Zamykamy oczy. Zanurzamy się w głębie swojej podświadomości. Zanurzamy się w głębie naszej duszy. Robimy głęboki wdech i wydech. Robimy jeszcze jeden wdech i wydech. Przy kolejnym wdechu kierujemy swoją uwagę w dół brzucha. Klatka piersiowa jest spokojna. Na wdechu się nie unosi, ale się rozszerza. Krok po kroku uwalniamy się od myśli. Przechodzimy w stan zero. Jestem osobą utalentowaną. Bóg obdarzył mnie wieloma talentami. Każdego dnia robię maleńki kroczek do przodu. Nie muszę gnać za wielkim rezultatem i nigdzie się nie śpieszę. Prawdziwe życie toczy się w rytmie maleńkich zmian. Podążam za swoją pasją. Dążenie z prawdziwą pasją do swoich marzeń będzie wynagrodzone finansowo. Będę bogaty. Będę bogata. Już jestem bogaty. Już jestem bogata. Słowo bogaty wywodzi się od słowa Bóg. Pieniądze nie są złe. Pieniądze dają mi nowe możliwości. Moja wewnętrzna, mocna, twórcza i kreatywna energia przetworzy się w bogactwo. Podchodzę do twórczości przepełniony miłością do siebie i do całego świata. Codziennie widzę zmiany na lepsze. Bóg
Bóg lubi sztukę. Ja tworzę sztukę. Moja sztuka potrafi zmienić świat na lepsze. Dlatego zostałem stworzony. Dlatego zostałam stworzona. Mój strach przed tym, żeby zacząć coś robić, zamieniam w miłość. Siadam do twórczości z poczucia obfitości. Niczego mi nie brakuje. Widzę swoje strachy. Nie wybieram ich, lecz uświadamiam je sobie. Patrzę im prosto w oczy. Jestem kreatywny, jestem kreatywna. Kiedy tworzę, czuję się spełniony, czuję się spełniona. Kiedy tworzę, robię to z wielką pasją. Kiedy tworzę, płynie przeze mnie czysta energia. Pozwalam temu być. Jestem wdzięczny i jestem wdzięczna Bogu za taką duszę. Moja dusza jest wyjątkowa i czysta. Moje oczy zawsze widzą piękno. Jestem w stanie zauważyć piękno w każdym otaczającym mnie drobiazgu. Mam prawo być artystą. Akceptuję twórcze odrodzenie. Jestem dobrym człowiekiem i dobrym artystą. Godzę się, by moje życie układało się z Bożą pomocą. Moja kreatywność jest błogosławieństwem dla innych. Wierzę, że Bóg kocha artystów.